ponieważ ja mieściłem się w gorsecie bardzo niewygodnej ustawy i ja cierpiałem, nikt inny nie cierpiał, inni żyli i hasali. I teraz proszę mi... W wszystkich krajach europejskich jest podobna sytuacja. Jest ustawa kinematografii. Tak. I w związku z tym może pan wymienić nazwiska swoich kolegów niemieckiego, francuskiego, brytyjskiego, takiego pańskiego odpowiednika, który decyduje, co realizować, co nie, komu dać pieniądze, komu nie. Dominique Vallon we Francji. To on decyduje o całości? Ale proszę pana, ale zostawmy. Ja chcę panu jeszcze na jedno pytanie odpowiedzieć, bo zarzut jest, to właściwie to bardzo łatwo jest tak na to spojrzeć. Racja jest po pańskiej stronie. Dlaczego nie zmieniłem ustawy w momencie, kiedy wszedłem do urzędu? Wie pan dlaczego? Dlatego, że to niezwykłe historyczne wyzwanie, jakim jest transformacja ustroju Polski z jednego do drugiego, próba zbliżenia się do norm europejskich oznacza zmianę 10 tysięcy ustaw, w tym ustaw o zupełnie zasadniczym znaczeniu dla konstrukcji państwa. I kinematografia na pewno nie była na szczycie. Jeżeli parlament, który pracował dzień i noc w pierwszym swoim rozdaniu, potrafił ustanowić 200 ustaw, potem 300, potem 400, to było absolutnie wszystko, co mogła ta maszyna wyprodukować. Jeśli można. I nawet byłoby nie taktem, wie pan, wtedy. Byłoby nie taktem, ja bym nie śmiał tego zrobić. Postawić ustawę kinematografii jako... Niezależnie od tego, że my nie mieliśmy gotowej wówczas wersji. Wersje powstały kolejne, czwarta, piąta, w tej chwili będzie powstawała szósta. Każda mocno niedoskonała. Niemniej w paru wypadkach starałem się ją wprowadzić już na forum rządowe. I co się stawało? Otóż niech pan podzieli 4 z kawałkiem przez 6. To są czasy pracy kolejnych ministrów. Minister wnosi ustawę na forum rządowe, nie przewodniczący Komitetu Kinematografii. To jest najzwyczajniej cena niestabilności politycznej, jaką ten kraj przeżył. Jeśli można. W pamiętniku z czasów, o których mówimy, pani Izabela Cywińska napisała tak. Zastąpić Burskiego powinien nie artysta, ale menadżer. Za kandydata numer 1 uznaliśmy Waldemara Dąbrowskiego, który miał jednak jedną niebagatelną wadę, a mianowicie znał się na zarządzaniu, marketingu, na teatrze, na plastyce, na wymianie kulturalnej, ale kino znał tylko z pozycji widza. Mimo to postanowiliśmy mu zaproponować tę funkcję. Proszę powiedzieć nam, pomogła pani zerwać pępowinę teatrowi, przejść do nowych czasów. Dlaczego tak trudno było pomóc kinematografii, mimo że został tam wysłany jeden z najlepszych menadżerów? Ja myślę, że właśnie to była pomoc kinematografii. To nie była decyzja moja osobiście tylko i wyłącznie przeze mnie podjęta, tylko było to po dużych naradach bardzo z baronami kinematografii. Tak jest, właśnie do pana to kieruję, z baronami kinematografii. Ta decyzja zapadła, żebyśmy wszyscy uznali, że tak jak napisałam w tej książce, że człowiek, który wprawdzie, co jest jego oczywiście w jakiś sposób był błędem i wadą, nie pracował, nie miał do czynienia z filmem, ani z produkcją, ani ze sztuką filmową, natomiast jest człowiekiem tak wszechstronnym, tak inteligentnym, mającym takie widzenie współczesne sztuki w tym momencie. Ja Waldka znam przed okresem stanu wojennego, po okresie stanu wojennego, jako szefa właśnie tego menadżera Teatru Studio, o którym pan Janusz wspominał. Jeździłam z tym teatrem, właśnie stamtąd czerpałam też paszporty dla, mimo że byłam człowiekiem bardzo źle widzianym w tych czasach, z tego magazynu paszportów bez chodzenia do MSW. I wydawał mi się to z jednej strony wadą, z drugiej strony zaletą, że on nie jest bezpośrednio ani reżyserem, który byłby w jakichś układach i w jakichś takich układach, które by mu utrudniały widzenie bardzo szerokie. Także czasami to jest dobrze. Czasami jest dobrze, jeżeli się człowiek podpiera fachowcami, a sam ma bardzo szansę na spojrzenie bardzo takie perspektywiczne. Ja wtedy Waldemarowi Dąbrowskiemu, o czym tu dzisiaj nie było mowy, zaproponowałam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie zaproponowałam mu, żeby został również szefem Biura Współpracy Kulturalnej za granicą, czyli jak gdyby ministrem spraw zagranicznych w kulturze polskiej. I chciałam, żeby on połączył te dwie rzeczy. Wiedziałam, jak jest ważne kontakty dla kinematografii międzynarodowej, ale również dla całej kultury polskiej. Myśmy byli wtedy po prostu w powijakach. No, następny minister, zdaje się, zabrał mu to stanowisko, ale już w tym króciusieńkim czasie on zrobił bardzo dużo.
Tyle może na to pani pytanie. Pan Piotr Szulkin ma, zdaje się, osobiste pretensje do Komitetu Kinematografii. Związane... Boję się, że jeżeli będziemy wchodzić w tak specjalistyczne domeny, jak ustawa o kinematografii, zanudzimy widza, widz tego nic nie zrozumie i po prostu wyłączy telewizor. To proszę powiedzieć coś, co może go zafrapować. Waldemarze, mam takie poczucie, że tak, jesteśmy jak gdyby na pewnego rodzaju stypie, bo jeżeli wszyscy o tobie tak dobrze mówią, to to już zaczyna przypominać pogrzeb. Nie masz takiej obawy? Mam. Powiedz coś źle o sobie. Powiedz, gdzie popełniłeś błąd, czy jeżeli go popełniłeś w ogóle. Piotrek, mam do siebie ogromną pretensję. Nie potrafiłem w czasie swojego pontyfikatu w kinematografii doprowadzić do powstania twojego pięknego, ważnego filmu. No jest. To jest tak, to przyjmuję, to uważam, że jest to prawdziwy błąd. Natomiast fakt, że nazywasz swoją kadencję pontyfikatem, jest dosyć dla mnie znaczącym. Mimo tych wszystkich dysput religijnych, które wiedliśmy w swoim czasie w barze Bristolu? Nie, po prostu, wiesz, szczerze mówiąc, wiesz, no żeby to się nie zamieniło właśnie coś w charakter, jak gdyby takiej stypy, gdzie wszyscy mówią dobrze o zmarłym. Bo przecież ty żyjesz i dalej działasz, funkcjonujesz, jesteś uśmiechnięty i kwitniesz nam tutaj. Muszę ci powiedzieć, wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie gdzieś popełniłeś błąd. Ten błąd polegał na tym, że przestałeś z nami rozmawiać, że przestałeś słuchać i ograniczyłeś swoje uszy tylko właśnie do tych, jak pani Izabela Cywińska ich nazwała, baronów polskiej kinematografii. Natomiast zamknąłeś się przed szerszymi rzeszami filmowców i traktowałeś nas troszeczkę jak pionki na szachownicy. Taki jest mój zarzut. Ale nie chodzi mi w tej chwili o to, żeby przepychać się, rozumiesz, wiesz, kto z nas ma rację, czy moja racja jest obiektywna, czy ona nie, czy to jest racja subiektywna. Mnie chodzi po prostu o to, żebyśmy się razem wspólnie zastanowili, czy tak, aby czasami się przez moment nie stało.